No i zaczęło się. Taka oto właśnie ścianka i zamierzam ją zdemontować. Wstępne prace zostały poczynione. Okazało się, że sufit, który był obniżany, jest to płyta regipsowa na stelażu drewnianym, nie jest niczym przytwierdzona do ściany bocznej, więc komplikuje to trochę pracę. Dwa problemy. No nic, lecimy dalej. No i kochani, 5 godzinek i tyle zrobione. Trochę mało, tam parę cegieł zdemontowanych, niestety u góry trzeba połapać sufit, bo był obniżany kiedyś. Tam trzeba będzie, o właśnie, tam trzeba będzie go ładnie zespolić. I podobnie z drugiej strony. I tak to wygląda. Nie za ciekawie, ale wstępnie może być. Jutro szalejemy dalej. Ta kabelka idzie niżej dragra. Sporo roboty będzie w każdym bądź razie. No i kolejny dzień pracy. Pięknie już udało się skuć cały pień, który miał zostać skuty. Beleczki zostały odsłonięte. Tak, są ładne, elegancko. Tregra podpierająca, tak jak widać. Także tak to wygląda. Walczymy teraz bardzo mocno z uprzątnięciem gruzu. Wydawało się, że ścianka jest niewielka, ale gruzu na niej było od groma. Także tak jak widać. Gruz oczywiście posłuży do załatania dziur w prodze, oczywiście bez gwoździ, wkrętów, drutów i śmieci. Także będę miał swoje podwójne życie. Zastanawiam się tylko nad wykończeniem belek, ale chyba kupię szczotkę, założę na kątówkę i elegancko je tu Ojej, coś mi się rozmywa. Elegancko je tu przeszlifuję. Damy radę. I tak to porobione. Umocowane. Łaty od sufitu połapane na takie właśnie kątowniki, jak widać. Oj, coś mi nie zbiera ostrości. Obcinałam zbędne kable, oczywiście kable, które nie miały w sobie prądu, tak. Zdemontowałam te, które mogłam zdemontować, czyli od oświetlenia, pociągnę je tu od nowa. A więc biorę się teraz, tam gdzie widać w tej wnęce ten kabel czarny, tam chciałam zamontować puszkę. Ale jeszcze nie wiem, czy ta sztuka mi się uda, w związku z czym zobaczymy, jak to będzie. Biorę się za dalszą pracę i wracam.